zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Mariusz Trynkiewicz, Leszek Pękalski, Karol Kot czy Joachim Knychała. To nazwiska, które w wielu regionach w Polsce do dziś budzą grozę, a mieszkańcy co jakiś czas wracają do nich w przekazywanych sobie opowieściach. Brutalni, nieludzcy i przerażający. Nieśli za sobą śmierć i cierpienie, które odczuwały nie tylko ofiary, ale również ich bliscy. Nic więc dziwnego, że mówiąc o polskich mordercach, najczęściej wymieniamy właśnie te nazwiska. Ale lista powinna być znacznie dłuższa, bo w naszym kraju nie brakowało zbrodniarzy, którzy swoją agresją i żądzą krwi paraliżowali całą Polskę. Tyle tylko, że o niektórych z nich pamięć nieco już się zatarła, dostępne źródła informacji nie są tak bogate jak w przypadku chociażby wymienionych na początku morderców. Dlatego dziś przypomnę wam o wampirze z Gałkówka, który przez lata terroryzował mieszkańców województwa łódzkiego. Był nie tylko brutalny, ale i przez długi czas nieuchwytny. Posłuchajcie historii Stanisława Modzelewskiego. Gałkówek to historyczna wieś w gminie Koluszki w województwie łódzkim. Jedno z tych miejsc, o których pewnie wielu z nas pomyślałoby, że nie miało prawa wydarzyć się tam coś złego. Ale lata 50. ubiegłego wieku zmusiły przede wszystkim mieszkańców do porzucenia wizji o spokojnej wiejskiej atmosferze. Całą okolicą wstrząsnęły zbrodnie, które pochłonęły życie 7 kobiet w różnym wieku. Pierwszą z nich była 67-letnia Józefa Pietrzykowska. Jej ciało odnalazły zbieraczki jagód. Kobieta zginęła 17 lipca 1952 roku koło wspomnianego już Gałkówka. Morderca dopadł ją na leśnej drodze. Sekcja zwłok wykazała, że bezpośrednią przyczyną śmierci było uduszenie, ale na ciele kobiety zauważono wiele zadrapań i obrażeń, zwłaszcza w okolicach ud i narządów płciowych. Jej sukienka i bielizna były mocno poszarpane. Sumując więc te wszystkie elementy, śledczy szybko wysnuli teorię, że motywem był aspekt seksualny. Tym bardziej, że Józefa nie miała żadnych wrogów. Znalezienie sprawcy okazało się jednak niezwykle trudnym zadaniem. Technika badań miejsc zbrodni w latach 50. w Polsce nie należała do rozwiniętych dziedzin. Milicjanci musieli opierać się na bardzo znikomym materiale dowodowym. Tak było też w przypadku Józefy. Śledztwo utknęło więc w martwym punkcie. W tym samym roku, 27 grudnia, zginęła kolejna kobieta. Była nią 32-letnia Maria Kunka. Tym razem morderca uderzył we wsi Modlica, również w województwie łódzkim. Jego ofiara widziana była wcześniej na przystanku tramwajowym. Przyjechała do swoich rodziców, u których przebywała razem z kilkuletnimi dziećmi. Te niestety w święta zachorowały, a dlatego kobieta zdecydowała się na samotną wyprawę po leki. Nigdy jednak nie dotarła z nimi do domu. Zaniepokojeni rodzice zaalarmowali śledczych i tak rozpoczęły się poszukiwania Marii, której ciało odnaleziono 3 dni później w lesie. Kobieta została uduszona szalikiem. Podobnie jak w przypadku Józefy, również tutaj doszło do gwałtu. Jak wykazała sekcja zwłok, przed śmiercią Maria walczyła ze swoim napastnikiem. Niestety, tę walkę przegrała. Śledztwo w sprawie zabójstwa kobiety trwało kilka miesięcy, ale tu również milicjanci zderzyli się ze ścianą i nie byli w stanie wytypować podejrzanego. Sprawca nie dawał śledczym wytchnienia. Kolejną kobietę zaatakował 27 marca 1953 roku. Ofiarą była 21-letnia Teresa Piekarska. Na swojego mordercę natknęła się wieczorem, gdy wracała z pracy. Udusił ją jej własnym szalikiem. Dolna część jej ciała była obnażona. Miała też wiele obrażeń, głównie zadrapań i siniaków. I tym razem sekcja zwłok również potwierdziła. Doszło do gwałtu. Już wtedy milicjantom powinna zapalić się czerwona lampka. 3 zabójstwa, niezwykle podobne do siebie. To sugerowało, że za zbrodniami stał jeden sprawca. Ustalono, że mordercą jest mężczyzna, któremu zależy przede wszystkim na seksualnym zaspokojeniu. Nie zwracał uwagi na wiek ofiar. Liczyło się tylko to, by mógł je obezwładnić i wykorzystać. Swoim ofiarom zabierał rzeczy osobiste, takie jak chociażby biżuteria. Mogły to być jego trofea, co w przypadku seryjnych morderców nie jest czymś niezwykłym.
Wielu z nich zatrzymuje przy sobie przedmioty ofiar, a czasem nawet fragmenty ciał. To po to, by móc dalej być związanym emocjonalnie i duchowo z zabitymi przez siebie osobami. To też pewien rodzaj władzy nad ofiarą, przejęcie jej nawet po śmierci. Dla mordercy dotykanie tych makabrycznych pamiątek jest też małym wehikułem czasu, bo wtedy może na nowo przeżywać te wszystkie intensywne emocje, które pojawiają się w chwili zabójstwa. W przypadku poszukiwanego sprawcy z Gałkówka motywy mogły być więc takie same. Gdy milicjanci próbowali ustalić, kto stoi za tymi wszystkimi brutalnymi zabójstwami, w okolicach Gałkówka czuć było już narastającą panikę. Ojcowie, mężowie i bracia towarzyszyli swoim córkom, żonom czy siostrom w drodze do pracy i szkoły. Kobiety były pilnowane, ale również one same musiały wykazywać się znacznie większą niż zwykle czujnością. Z kolei milicjanci tak bardzo chcieli rozwiązać tę sprawę, że rozpoczęły się łapanki przypadkowych osób. Zakładali też, że zabójca może pracować na kolei, bo napaści dokonywano właśnie w okolicach stacji kolejowych. Każdy mężczyzna, który pojawił się w Gałkówku, był podejrzany i zatrzymywano mieszkańców, ludzi, którzy tam się pojawili. Znam tamtą historię o tyle, że mój ojciec wtedy mieszkał w tej miejscowości i opowiadał, że tam wiele osób zatrzymano. Potem milicjanci koniecznie chcieli wymusić zeznania, więc ci ludzie byli bici, niekiedy nawet katowani. Ale to padł wtedy na łódź, na okolice, taki blady strach. Kobiety się bały, mężczyźni się bali, wszyscy się bali. Wspominała w reportażu Telewizji Polskiej polscy seryjni Anna Grączewska, dziennikarka Dziennika Łódzkiego. Te wymuszane zeznania nie przyniosły żadnych efektów. Morderca wciąż pozostawał na wolności i co gorsza, nadal nie zaspokoił swojego morderczego pragnienia. Do kolejnego ataku doszło w czerwcu 1953 roku w Łodzi. Był późny wieczór, gdy młoda kobieta wracała z pracy do domu. Tu spotkałam się z dwiema wersjami. Jedna mówi, że ofiarą była Anna P., druga, że Wanda O. Wiadomo, że szła przez niezabudowany teren, na którym o tej porze nie spotykało się raczej tłumu spacerowiczów. Pewnym krokiem zmierzała w znanym sobie kierunku, gdy nagle tuż obok niej pojawił się napastnik. Uderzył ją od tyłu, a po chwili jego dłonie były już na jej szyi. Przeciągnął kobietę w bardziej odludne miejsce i powalił na ziemię. Zaczął ją rozbierać, a przerażona kobieta błagała, by nie robił jej krzywdy. Jej rozpacz była tym większa, że kobieta była w zaawansowanej ciąży. Jej krzyki roznosiły się po okolicy, dlatego też morderca próbował ją zakneblować. Dotkliwie ją przy tym bił, prawdopodobnie kablem. Najpewniej zginęłaby tego wieczoru, gdyby nie strzały, które padły z okolic pobliskiej fabryki. To spłoszyło mordercę, który porzucił skatowaną kobietę i uciekł. Wcześniej zabrał ofierze obrączkę. Jak później mówił? Chciałbym jej zrobić jakąś psotę. Z następną napaścią wampir czekał do jesieni. Ponownie uderzył niedaleko Gałkówka. Na stacji kolejowej dostrzegł Zofię B. Podszedł do niej i zapytał o pociąg do Łodzi. Gdy kobieta mu odpowiedziała, odszedł, nie budząc przy tym żadnych podejrzeń. Nieświadoma zbliżającego się zagrożenia, Zofia ruszyła dalej. Po jakimś czasie na swojej drodze znów spotkała tego samego mężczyznę. Podbiegł do niej i zaczął ją dusić. Dziewczyna zaczęła krzyczeć, a że do ataku nie doszło na odludziu, tylko blisko zabudowań, na reakcję okolicznych mieszkańców nie trzeba było długo czekać. Już po chwili w jednym z domów zapaliło się światło. Spłoszony napastnik po raz kolejny musiał porzucić swoją ofiarę i uciec w zarośla. Na drugi dzień w miejscu napadu na Zofię odnaleziono kabel elektryczny. Najpewniej wampir użyłby go do zadawania bolesnych ran bezbronnej kobiecie. Dwie nieudane próby zabójstwa nie zniechęciły napastnika. Kilka miesięcy później uderzył ponownie. Lena W. wracała do domu we wsi Teklin. To niewielka miejscowość w powiecie piotrkowskim. Lena została silnie uderzona, a napastnik boleśnie wykręcił jej ręce. Następnie poprowadził ją przed siebie, a gdy upewnił się, że oboje znaleźli się w odpowiednim miejscu, zatrzymał się i rozkazał kobiecie rozebrać do naga. Później musiała położyć się na ziemi, a on związał jej ręce.
Po chwili chwycił za kabel i zaczął uderzać przerażoną kobietę. Próbował też wymusić na niej oddanie pieniędzy, ale Elena przyznała, że nie ma przy sobie gotówki. Terror trwał kilkadziesiąt minut. Przerwał go dźwięk nadjeżdżającego tramwaju. Wampir chwycił za pas, którym związał kobiecie ręce i uciekł, pozostawiając ofiarę przy życiu. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Kolejna kobieta, która spotkała mordercę, nie miała już tyle szczęścia co Lena. W styczniu 1955 roku 24-letnia Irena Dunajska zginęła niedaleko Gałkówka. Jej ciało odnaleziono w polu. Podobnie jak poprzednie ofiary, ona również została uduszona. Sprawca wykorzystał do tego szalik. W jego działaniu widać było niezwykłą brutalność, bo bielizna Ireny została dosłownie rozerwana. Kobieta została też zgwałcona, brutalnie pobita, miała na ciele wiele siniaków i zadrapań. Zauważono też złamanie kości żuchwy. Do dziś w Gałkówku Małym możecie zobaczyć pomnik, który postawili w pobliżu miejsca zabójstwa rodzice dziewczyny. To krzyż z pękniętą podstawą. Wyryte jest na nim nazwisko Irena Bernadetta Dunajska, a także tekst. Nie dla ciebie, Lilio, biała był ten świat. Śmierć porwała cię w młodości, w kwiecie lat. Tu śnieg zakwitnął w twojej krwi, gdy okrutnie skrzywdził ciebie człowiek zły. W czerwcu tego samego roku zaatakował w Łodzi kolejną kobietę. Stefania J., choć i tu spotkałam się z rozbieżnością i niektóre źródła piszą o Helenie J., wracała z pracy w aptece. Nagle z ciemności wyłonił się napastnik, który błyskawicznie ją obezwładnił. Im bardziej kobieta się opierała, tym mocniej ją bił. Wreszcie uznała, że najlepiej będzie poddać się temu wszystkiemu i zaczęła udawać martwą. To ocaliło jej życie, bo morderca, przekonany, że ma za sobą kolejną udaną napaść, podszedł, zdjął z jej ręki zegarek i zniknął. Najmłodszą ofiarą wampira była 18-letnia Helena Walos. Była uczennicą jednego z łódzkich techników. 14 marca 1956 roku szła do siostry, która mieszkała niedaleko Gałkówka. Niedawno urodziła dziecko, dlatego Helena chciała ją odwiedzić. Niosła ze sobą wyprawkę dla noworodka. Wampir wypatrzył ją już w pobliżu stacji kolejowej. Zaczął za nią podążać, a gdy znalazła się w niewielkim lesie, zaatakował. Nastolatka została zgwałcona i uduszona. Jej zmasakrowane ciało znaleziono kilka godzin później. W sierpniu tego samego roku zginęła 22-letnia Helena Klata. Jej zwłoki ukryto w krzakach jeżyn. Gdy służby do nich dotarły, były już w stanie zaawansowanego rozkładu. Po latach znajoma Heleny wspominała, że w dniu jej śmierci widziano mężczyznę, który podążał za kobietą. 22-latka, podobnie jak poprzednie ofiary, również została zgwałcona i uduszona. Do zabójstwa sprawca użył prawdopodobnie apaszki, którą znaleziono w pobliżu. Po tym morderstwie wampir niespodziewanie zamilkł i to na wiele lat. W tym czasie milicjanci bez sukcesów próbowali ustalić jego tożsamość. Wiedzieli, jak zabija, jakie są jego motywacje. Odnotowali też, że poluje głównie w godzinach wieczornych i w pobliżu stacji kolejowych. Ale było to zbyt mało, by móc wytypować konkretną osobę. Nie pomogły też zeznania ofiar, które ocalały. Dlatego w 1957 roku śledztwo zostało umorzone. Seryjni mordercy nigdy nie przestają zabijać tylko dlatego, że się znudzili albo mieli już dość. Jeśli ich seria zostaje przerwana, to oznacza, że albo nie żyją, albo zostali zatrzymani, na przykład za inne przestępstwa, lub z jakichś powodów są zmuszeni do pozostania w ukryciu. Ale prędzej czy później chęć mordu i tak nadejdzie. Podobnie było w przypadku wampira z Gałkówka. 11 lat po zabójstwie Heleny Klaty, gdy większość mieszkańców terroryzowanej wcześniej okolicy zdążyła zapomnieć o tym koszmarze, do milicji w Warszawie zgłosiła się kobieta, która w domu przy ulicy Siennej odnalazła zwłoki swojej 87-letniej matki. Była nią Maria Gałecka lub Gołacka, wszystko zależy od tego, po które źródło sięgniecie. Ciało seniorki znajdowało się w wannie. Początkowo śledczy sądzili, że kobieta poślizgnęła się i niefortunnie upadła. Ale szybko ustalono, że do śmierci Marii musiał przyczynić się ktoś inny.
Na jej ciele odnaleziono bowiem mnóstwo otarć, siniaków, a także ran ciętych. Zostały zadane prawdopodobnie żyletką. Odkryto też, że staruszka została uduszona. Była również kneblowana. Już jechałem z kolegą dokonać oględzin miejsca zwłok. Okazuje się co, że zwłoki ubrane była w skarpetkach, na nogach miała skarpetki, w ubraniu, w spódnicy, w całym ubraniu kobieta, która była zanurzona i nogami, i rękami w wannie. Wanna była taka głęboka, stojąca. Mówił w programie Paragraf 148 Kara Śmierci Bronisław Kos, technik kryminalistyczny Komendy Milicji Obywatelskiej Warszawa-Wola. Milicjanci błyskawicznie na listę podejrzanych wciągnęli sąsiada ofiary. Był nim Stanisław Modzelewski, znany z tego, że lubił wypić, był też agresywny, a wcześniej karano go m.in. za kradzieża. Co ważniejsze, już 2 lata przed śmiercią Marii mężczyzna próbował ją udusić. Między nimi był silny konflikt, dlatego nie powinno dziwić, że to właśnie Modzelewski stał się podejrzanym numer 1. Modzelewski mieszkał z żoną i dzieckiem, którego nie był ojcem. Szeptano, że Stanisław jest impotentem, dlatego nie był w stanie współżyć z własną partnerką. Kobieta wyznała, że mąż był też brutalny i często ją bił. Sąsiedzi wielokrotnie słyszeli krzyki dobiegające z ich mieszkania. Modzelewskiego zatrzymano w okolicach Łasku. Mieszkała tam rodzina jego żony. Gdy milicjanci weszli do środka, Stanisław leżał na łóżku. Funkcjonariusze rozkazali mu wstać. Posłusznie wykonał polecenie. Na pytanie żony, o co chodzi, odparł: spokojnie, ci panowie wiedzą, po co tu są. Przyjechali z Warszawy. To z kolei pokazywało, że Modzelewski doskonale zdawał sobie sprawę z tego, dlaczego funkcjonariusze przyjechali właśnie po niego. Nie protestował i nie awanturował się. Wygląd mężczyzny sugerował, że wcześniej mógł się z kimś szarpać. Miał liczne zadrapania, co milicjanci połączyli z atakiem na Marię. Kobieta najpewniej broniła się przed śmiercią. Stanisław tłumaczył, że upadł i stąd te okaleczenia, ale funkcjonariusze nie uwierzyli w jego słowa. Zarzucono mu zabójstwo 87-latki. Początkowo Modzelewski nie przyznawał się do winy. Zdanie zmienił już na drugi dzień. Wtedy też napisał list. W dniu 14 września wypiłem sporo wódki. Do domu wróciłem około 18:00. Żony i córki nie było, wyjechały do teścia. Po godzinie poczułem się bardzo pijany i jakiś dziki. Nabrałem chęci do zabawienia się z kobietą. Miałem tego mało. Nie odczuwałem bowiem nigdy pociągu do mojej żony, dużo ode mnie młodszej, i z nią nigdy nie współżyłem. Pociągała mnie natomiast sąsiadka, prawie 90-letnia Maria Gałecka. A wtedy też Stanisław zdecydował się pójść do staruszki. Ta poczęstowała go herbatą. Mężczyzna coraz mocniej się do niej zalecał, dotykał jej kolana, ale kobieta sądziła, że to jedynie niewinna zabawa. Oboje rozmawiali przez dłuższą chwilę, ale gdy wizyta Modzelewskiego zaczęła się przeciągać, Maria poprosiła sąsiada, by wrócił do swojego domu. Kobieta wstała od stołu, Stanisław zrobił to samo. Gdy przechodzili obok tapczanu, mężczyzna rzucił się na nią. Leżeliśmy na tapczanie i pamiętam, że ją dusiłem. Ona się broniła, podrapała mnie po twarzy. Nagle jednak przestała, straciła chyba przytomność po moim duszeniu. Wtedy rozerwałem na niej bieliznę, z popielniczki wziąłem żyletkę i ciąłem jej pośladki. Gdy już miałem dość, zaniosłem ją do wanny i puściłem wodę. Myślałem, że otrzeźwieje i dojdzie do siebie. Do wanny wrzuciłem jej buty, jakąś bieliznę i torbę gospodarczą. Żeby nie zmarzła, przykryłem ją kocem i wyszedłem. Modzelewski wrócił do swojego mieszkania i poszedł spać. Następnego dnia pojechał do żony i córki, które przebywały u rodziny. Stanisław przyznał, że nie wiedział do końca, dlaczego zabił Marię. Jednym z powodów mógł być konflikt. Kupiłem od niej w 1956 roku pokój za 22 tysiące złotych. Chciałem, żeby zwróciła mi te pieniądze, bo domu nie rozebrali, a ja chciałem się wyprowadzić. Odmawiała mi i robiła wymówki.
Zawsze, gdy wypiłem i sobie to przypomniałem, to chciałem się na niej zemścić. Modzelewski zapewnił też, że na drugi dzień, już po zabójstwie, samego ataku nie pamiętał dokładnie. To wszystko odbywało się w alkoholowym szale. Przyznał też, że próbował ją udusić już 2 lata wcześniej. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Teoretycznie na tym prokurator mógłby zakończyć swoje śledztwo, doprowadzić do skazania i zamknąć ten rozdział. Ale postanowił jednak sprawdzić przeszłość mężczyzny. W ten sposób ustalono, że Modzelewski służył w garnizonie w Gałkówku. Był tam kierowcą. Szybko zaczęto go łączyć z brutalnymi atakami sprzed lat. W trakcie przesłuchania śledczy postanowili dopytać Stanisława o napaści w okolicach Gałkówka. Początkowo Modzelewski mówił jedynie o pewnym incydencie z kobietą w pobliżu lasu. Przyznał, że spotkał tam starszą kobietę, którą pobił. Zapewniał jednak, że jej nie zgwałcił. Nie wiedział też, czy przeżyła ten atak, czy nie. Opis tej zbrodni pasował do okoliczności zabójstwa 67-letniej Józefy Pietrzykowskiej. Do kolejnych napaści Modzelewski również szybko się przyznał. Za każdym razem utrzymywał jednak, że jego ofiary żyły, a on żadnej z nich nie zabił. Tłumaczył, że robił to, bo miał ogromną potrzebę współżycia z kobietą, a nie potrafił zaspokoić się towarzystwem żony. Dopiero ataki na bezbronne kobiety dawały mu satysfakcję, jakiej pragnął. Im bardziej się opierały, tym większą przyjemność odczuwał. Milicjanci zauważyli, że o wszystkich napaściach Stanisław mówił bez większych emocji, zupełnie tak, jakby był pozbawiony wszelkich uczuć. Mówił spokojnym, beznamiętnym głosem, jakby dyktował komuś przepis kulinarny. Wszystkie opisy ataków idealnie pasowały do morderstw z lat 50. Stanisław dokładnie nakreślał miejsca napaści, swoje motywacje, a także wygląd ofiar. Mówił jednak z takim przekonaniem, jakby sam był pewien, że nikogo nie zabił. Niektóre z kobiet przykrywał nawet płaszczem, co według niego sugerowało, że po ataku był pewien, że porzucane ofiary nadal żyją, a on nie chciałby zmarzły. Pytanie jednak, czy można wierzyć mordercy, który gwałci, bije i dusi swoje ofiary i przyjąć, że zabójstwa były jedynie przypadkowe. Śledczy nie mieli wątpliwości. Udało im się schwytać nie tylko zabójcę Marii, ale również 6 innych kobiet, które zginęły w latach 50. W trakcie wizji lokalnych Stanisław bez problemu zaprowadzał milicjantów na miejsca swoich zbrodni. Jako kierowca wojskowy doskonale poznał cały teren, dlatego poruszał się po nim perfekcyjnie. Nic więc dziwnego, że przez lata udawało mu się skutecznie polować na kobiety. Wątpliwości co do winy Modzelewskiego nie miał chyba nikt. Nawet jego adwokat, choć mówił później, że milicjanci nie dysponowali mocnymi dowodami, były one raczej poszlakowe. Najważniejsze było jednak to, że Stanisław do wszystkiego się przyznał. I na tym właśnie oparty był głównie późniejszy akt oskarżenia. Juliusz Leszczyński postanowił przyjąć inną taktykę. Nie tyle zależało mu na udowodnieniu niewinności Modzelewskiego, ale chciał pokazać, że jego klient jest niepoczytalny. Tylko tak Stanisław uniknąłby kary śmierci. Proces wampira ruszył w styczniu 1969 roku. Miał odpowiadać za 7 zabójstw, 6 usiłowań, 2 napaści na mężczyzn, których okradł, a także za nielegalne posiadanie broni. Modzelewski przyznał się jeszcze do 1, 8 morderstwa, ale tej zbrodni nie udało się udowodnić. Nigdy nie odnaleziono ciała rzekomej ofiary. W trakcie procesu przedstawiono 2 opinie biegłych. Co ciekawe, wzajemnie się wykluczały. Pierwsza bowiem zakładała, że Modzelewskiego cechuje skrajna forma sadyzmu, ma też spaczony popęd płciowy. Druga, że morderca w chwili popełniania zabójstw był niepoczytalny. Sam morderca przekonywał, że nie pamięta samego aktu zabijania. Według niego w trakcie napaści stawał się dziki i tracił kontrolę nad sobą. Zapewniał też, że w tych chwilach liczyło się tylko to, by zaatakować jakąkolwiek kobietę. Ja nie zwracałem uwagi na jej wiek lub na wygląd zewnętrzny, aby tylko była kobieta. Rozróżniałem to, że nie jest mężczyzną lub dzieckiem, które ma 10 lat, bo to już było widać, małe. Gdy zauważyłem samotną kobietę, to jeszcze nie doszłem, a trzęsłem się jak liść. Traciłem panowanie i co robiłem, to nie wiem.
Mnie nie robiło różnicy, czy kobieta jest w starszym wieku, czy młoda. Sąd wojewódzki w Łodzi był jednak przekonany, że Modzelewski doskonale wiedział, co robił. Dlatego 5 lutego, po zaledwie 11 dniach procesu, wydał wyrok. Wampir z Gałkówka był winny zarzucanych mu czynów. Skazano go na karę śmierci. Ze względu na wspomniane dwie różne opinie na temat poczytalności Stanisława, jego adwokat złożył wniosek o rewizję wyroku do Sądu Najwyższego. Ten jednak 4 lipca odrzucił pismo. Nie zdecydował się też na powołanie nowych biegłych psychiatrów i seksuologów. W październiku 1969 roku również Rada Państwa nie okazała mordercy litości i nie skorzystała z prawa łaski. Wyrok wykonano 13 listopada w Warszawie. Stanisław Modzelewski został powieszony. Kim był jednak wampir z Gałkówka? Dlaczego po zabójstwie 6 kobiet nagle zniknął? Zacznijmy od początku. Stanisław Modzelewski przyszedł na świat 15 marca 1929 roku w Szczepankowie niedaleko Łomży. Według niektórych źródeł ukończył zaledwie 3 klasy szkoły podstawowej, według innych 6. Z rodzicami mieszkał do czasu zakończenia II wojny światowej. W 1946 roku zdecydował się opuścić rodzinne strony i wyruszył do Warszawy, gdzie mieszkała jego siostra. Pracował tam w spółdzielni ogrodniczej. W tym samym czasie zdecydował się też ukończyć kurs samochodowy, co dało mu uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy. Ale już wtedy zaczęły pojawiać się problemy alkoholowe. 2 lata później Modzelewski, pijany, wsiadł za kółko i spowodował wypadek. Trafił za to na 8 miesięcy więzienia. Po wyjściu na wolność chwytał się różnych zajęć, aż wreszcie ponownie został kierowcą. Z dalszej pracy musiał jednak zrezygnować, gdy dostał powołanie do wojska. Trafił do 12 Batalionu Budowlanego, gdzie otrzymał pracę jako kierowca wojskowy z przydziałem w garnizonie w Gałkowie Małym. Tam doskonale poznał teren całego regionu. Po zakończeniu służby ożenił się i przeprowadził do Łodzi. Po jakimś czasie ponownie przeniósł się do Warszawy, nie zabierając ze sobą żony. Odwiedzał ją jednak w wolne dni. Kobieta wyznała, że w trakcie kilkunastu lat małżeństwa nigdy nie współżyła z mężem. Modzelewski miał przestać interesować się żoną, gdy ta w noc poślubną nie chciała dopuścić do zbliżenia. To rzekomo tak wpłynęło na jego psychikę, że nigdy więcej nie podejmował już jakichkolwiek prób współżycia z kobietą. Buzujące emocje Stanisław przekuł w ogromną agresję. Ta z kolei uderzała w jego żonę. Kobieta była często bita. Mimo to trwała przy mężczyźnie i nie zdecydowała się go zostawić. W 1956 roku, a więc wtedy, gdy Stanisław nagle przerwał serię zabójstw, jego żona wraz z synem przeniosła się do Warszawy. To by wyjaśniało, dlaczego Modzelewski przestał polować na inne kobiety. Miał obok siebie żonę, na której wyładowywał drzemiące w nim emocje. Bił ją nawet kilka razy w tygodniu, co sprawiało mu ogromną przyjemność i satysfakcję. Być może dawało mu to na tyle duże zaspokojenie, że nie odczuwał już potrzeby szukania nowych ofiar. Do zabijania wrócił wtedy, gdy żona wyjechała do rodziny. Zginęła wówczas blisko 90-letnia Maria. Dla Stanisława Modzelewskiego niezwykle ważne było seksualne zaspokojenie, dlatego nikt nie miał wątpliwości, że to był podstawowy motyw ataku na kobiety. Czy był jednak impotentem, jak plotkowano? Nie wydaje mi się. Po prostu nie potrafił osiągnąć satysfakcji bez agresji i przemocy. Biegli sugerowali, że u Modzelewskiego mogło dojść do uszkodzenia mózgu jeszcze w okresie płodowym, co miało tłumaczyć, dlaczego wykazywał brak jakichkolwiek uczuć, a o swoich zabójstwach opowiadał beznamiętnym, pozbawionym emocji głosem. Dzisiaj możemy jedynie snuć teorie na temat źródła sadyzmu Stanisława. Pewne jest jednak to, że stał się jednym z najbardziej brutalnych, seryjnych morderców w Polsce, a mieszkańcy Gałkówka wciąż co jakiś czas mogą usłyszeć, że mieszkają w wampirówku. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.